Witam w kolejnym bieganiu po Dark Souls. W ostatnim skończyłem na Białym Lesie i teraz idziemy. Ja tutaj w sumie tego lasu tak dokładnie nie obadałem, przeszedłem z tego lasu do kolejnej miejscówki, to teraz może bardziej to badam, bardziej tutaj sprawdzimy wszystko, co jest. Tu w tym miejscu mamy gadającą czaszkę. Back again. Well, this is a pleasant surprise. Ta czaszka powiedziała, że jak spotkam jej ciało, które jest bardzo wkurwione, to możemy od niej coś kupić. Co tam jest? Urna błyskawic, nikogo. I to jest żywica, czasowo daje moc błyskawic do broni. Dobra, ale ja nic na razie nie potrzebuję. Farewell. I jak tutaj rozmawiałem z tą czaszką, nie wiem, czy możecie ją zobaczyć, ona sobie tam leży i ona mi powiedziała coś takiego, że jej ciało gania bez głowy, bez czaszki i jest bardzo wkurwione. Tutaj coś było. Jak będziecie się kierowali lewą stroną lasu, to idziecie tam, co mamy iść. Ale ja coś zobaczyłem, coś mi się tu świeciło. O, dusza nieznanego żołnierza, rozkojarzony kolejność życia. Czyli ja pobłądzę po lesie. Zaraz nam wyskoczy przeciwnik nowy, który jest... Tu byłem. Który jest niewidoczny, o. Nie możemy się na nim zlokować, ponieważ go nie widzę. A właśnie, tak jak widzicie. Trzeba na pałę walić, bo kurwa się nie zlokujemy na nim. Gdzie on teraz jest? Tu. Dobra. Czy tu jest jakieś... Tak jakby chodnik, czy mi się tylko wydaje? Kurwa. Łucznik! Zobacz, czy jaki chuj. Dobra, ja biegnę. Ucieknę gdzieś. Dobra, chodnik się skończył. O ile to był jakikolwiek chodnik. Idę chyba w dobrym momencie, w dobrym kierunku. Tak. Chuja. Zrobiłem kółko. O, a tutaj mogę mnie zobaczyć, tak jak pan minął. Strach płaski. Kurz na to. Dobra, no to teraz już nie kręcę się, tak? Tylko idę w miejsce. Znaczy próbuję. O! Tu są fajne drzewa. Które już nie wydają się dźwięków? What the fuck? Jak je wcześniej biłem, to one z siebie takie jęki wydawały. Zabił mnie, kurwa zajebał mnie. A, są tu piwko, fajka i... Ile miałem dusz? No to jest pytanie. Dobra, to teraz tam biegniemy na Hama. Na nic nie zwracając uwagi. Piwami można tam uderzać. Jeszcze nie jestem pijany. Jeszcze nie. Okej, troszeczkę zwolni. I teraz szukamy dusz, już je widzę. Następny nie podniosłem dusza żołnierza. W sumie tu łatwo się zgubić. No, tu nie można się zgubić, bo ten lasek nie jest wcale duży. O, już widzę, już wiem, gdzie jestem. I właśnie tu idziemy. I teraz wam powiem następną nieciekawostkę, tylko coś następnego. O, tak tu pójdę. Tu mamy pierwsze co, najważniejsze, to jest ognisko. Tu mamy ognisko, w którym rozwiedziemy. U góry z pewnością mamy coś do wzięcia. Tutaj na razie tutaj jest spokojnie, nie ma żadnych przeciwników, ale tak, tutaj jest coś do wzięcia. Ale jak możecie zauważyć, tam w oddali o tamto coś, to są takie urny,
które rzucają na nas klątwę. Klątwa to jest coś takiego, że jak dojdzie na maksa, jak będziecie mieli klątwę, to w momencie, w którym macie humanity, jesteście człowiekiem, to staniecie się z powrotem zombiakiem. I to jest strasznie wkurwiające. I zobaczcie teraz. Biegnę sobie koło tej urny i ona mi teraz kreska rośnie, zadaje mi klątwę, czyli trzeba szybko uciekać. Tu będą dość twardzi przeciwnicy i jedna wielka taka kurwa ta żaba, taka bardzo duża, ale ją można stąd z łuku, jak już się pozbędziecie tych wszystkich przeciwników, to można ją z łuku łatwo ściągnąć. I co robimy z tymi klątwami? Po prostu niszczymy te skrzynie, żebyśmy nie zostali sklątwowani, że tak powiem. Tutaj ich będzie paru, tutaj musicie sobie po prostu poradzić. Oni są nawet twardzi, bo to takie duże, długi rycerze, to jakby kurwa lwy wielkie z mieczami, coś w tym stylu. Tam na razie nie będę szedł, ponieważ... wiem, najpierw pójdę, pokażę wam, w którą stronę ja poszedłem. Nie, ja właśnie w tamtą stronę poszedłem, ale pokażę wam, gdzie teraz jestem. Mam nową lokację. Mam walkę z bossem, o, walkę z bossem, muszę teraz chwileczkę odczekać, to napiję się piwa, żebym przez przypadek klątwy nie... Ja i tak jestem zombiakiem, ale nie wiem, jak jestem zombiakiem, może mi energii trochę odbierze, czy coś w tym stylu. Nie chcę ryzykować, nie chcę tego sprawdzać. Tutaj w tych ruinach będzie... Tu jest coś do zebrania. Dość dużo tych... O, tak jak widzimy, tutaj już jest jeden. Widzicie? One są nawet... Ja mam klątwę z dzieciństwem pierdolone. Ale nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Te śmiechy jakieś, kurwa, skrzaty, chuje, muje, dzikie węże. Nie wiem nawet, co to jest. W tym miejscu podnosimy coś. Duszę lub przedmiot, to oczywiste. Przedmiot, nie wiem, jak nie pamiętam. Tutaj jak wejdziecie, to ta kładka będzie cała. Jak na nią pierwszy raz wejdziecie, to ona się zawali i spadniecie na dół. I teraz zrobię coś takiego, rozwalę. Pójdę tutaj jeszcze do góry, bo tutaj nie jestem pewien, czy coś przypadkiem nie leżało. Tu chyba był przeciwnik, jak dobrze pamiętam. Następna urna. No, te śmiechy są zajebiste. I tu powinna być urna, jest. Znaczy, uważajcie, bo będziecie mieli przeciwników. Jak zabijecie przeciwników, rozwalicie wszystkie urny, pójdziecie do ogniska, ale nie będziecie się teleportowali nigdzie, tylko sobie zrespawnujecie przeciwników, to urny już będą rozwalone. Ale jeśli się przeniesiecie na jakąś inną lokację i wrócicie, to one znowu będą całe. I dlatego jak chcecie się szkolić, farmić, to zostawcie sobie ten. Tutaj nie przejdziecie, to możecie zobaczyć, dlaczego ja przeszedłem. Tutaj będzie kolej zamieniony w kamień. Jak jego odmienicie, to jest po prostu ten lew. I czy ja takich nazywam lwy, whatever. I po prostu to jest zwykły przeciwnik. I jak go odkamieniujecie, whatever, tu mamy skrzynkę z jakimś setem, czy z jakimś mieczyk, może broń, może cokolwiek tam było, nie pamiętam. Ale coś tam jest. Nie bójcie się odkamieniowywać, bo może się to wydawać, że o, nie będę tracił tego. Tego jest trochę w grze, także bezproblemowo możecie to używać. Powinno starczyć na wszystko. Dobra, tam się da skoczyć pewnie, ale ja tam nie będę skakał, bo ja wam pokażę tam drugą drogę, jak tam dojść. Tylko najpierw mamy tutaj tą wieżę strażniczą, czy cokolwiek. Wbijamy na górę. I dwie beczki, nic nie ma, nic nie było, ale tutaj jest ciało. I to jest ta druga wieża strażnicza. Skoczmy. Malutko energii uciekło, także nikogo. Dobra. I teraz ja poszedłem tutaj. Ja nie nagrywałem, jak walczyłem z bossem, to nie nagrywałem komentarze, no bo walczyłem z nimi parę razy i ginąłem i nie chciałoby mi się tego nawet montować. Zjebałem, bo chciałem wam coś pokazać, zjebałem kamerę. Odwróć się. O. Niby taka brzydka gra, ale nieraz niektóre momenty designowo jest zajebista, jest wyjebana w kosmos. I tutaj z tym bossem, to jest taka pani skorpion, która
jest mocno. No, nie wiem, jak wam mówić, bo nie widzę tego nagrania, ale ja powiem jedno. Jeśli ona wejdzie pod ziemię, no to wy wtedy musicie wejść na kamień, żeby... Jak ona będzie pod ziemię, jak ona wam zniknie, to wchodźcie na kamień, żeby was nie złapała takim mocnym ciosem. I następne, tam będzie drzewo. Drzewo, na którym jest koleś z duszą, to stąd to widać. Ja to zjebałem. Jedyny sposób, znaczy z duszą albo z przedmiotem, jedyny sposób na to, żeby to wziąć, to ustawcie się za tym drzewem i czekajcie, niech ona uderzy, bo ona musi rozwalić to drzewo. Wy tego nie rozwalicie. Dobra, to także tutaj jest mgła i teraz wam pokażę, jak zabiję bossa. I po ubiciu bossa, tak jak już mówiłem, tutaj ja tego nie zebrałem i już nie zbiorę w tym przejściu gry, ponieważ no zjebałem, no co dużo tutaj dyskutować. Chodziło mi o to, widzieliście w nagraniu, że po prostu jak ona zniknęła pod ziemię, to ja się chowałem na tych kamieniach. Teraz to jest nowy teren, który odkryłem, którego jeszcze nie zbadałem, dlatego wam tylko pokażę takich panów słoniów. Ja ich tak nazywam, to już mieliśmy panów lwów, teraz mamy panów słoniów. I ogólnie ja jestem pierdolnięty. Dobra, to jest wrota Parosa i tutaj na pewno znajdę trochę kluczy i na pewno będzie można trochę ich użyć. Będą jakieś te... Tam jest pan słoń. Dobra, no to mamy tylko 5 dusz, najwyżej stracimy.
Dobra, ja go wolę. Wolę go. I teraz chodź, panie, skurwo! No skurwo, zlokuj się na nim, pizdelczy nie pan. Pan słoń jest... Ma jeden ten. W trąbie jeden. Tylko uciekaj, uciekaj. Pan słoń jest troszkę mocniejszym przeciwnikiem niż ten zombiak, który teraz ubiła. Dobra, dobra, zjedz sobie. Dobra, zaciął się. To jest właśnie tutaj w ten sposób, kiedy zabijajcie tego pierwszego pana słonia. Do drugiego jeszcze nie dochodziłem. Czyli nie szedłem tam stronę, także jeszcze nie wiem, jak to tam wybawić. Co w ogóle, co nam się dzieje? Weź przedmiot, halabarda. Mastodonota. The fuck? Okej, okay. I no dobra, ja jestem tu w tym momencie, tutaj jest moja gra, którą ja będę kontynuował na razie poza nagraniem, ale ładnie to wygląda designersko, to jest przegięcie siusiaka, a graficznie to niestety jest padak. Zarymowało się nawet. Okej, okay. To wracamy teraz, pokażę wam jeszcze na tej miejscówce, na której przed chwileczką byliśmy, jeszcze pokażę, co tam można zebrać, gdzie można wejść. O, tam była chyba pani Wrona, co ja w ogóle za nazwę daję, ale to jest nieważne, bo jak dobrze pamiętam, ona mi Wronę przypominała, czyli coś w tym stylu, Puszczy Cieni właśnie. Ona była zamknięta w jednym z pokoi, pokażę wam zaraz, pokoi w celi, pod ziemią gdzieś, zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie. I... O, od razu zobaczycie sobie żabki. Ja może sobie wezmę energię, trochę łyknę. Żabki, które mogą nas zapierdolić od razu bez... O, to są właśnie żabki. Jeśli się właśnie w ten dym, jeśli wejdziecie, to kurwa, to jest śmierć. To jest permanent zamieni w kamień. Okej. Okay. Czysty kamień, what the fuck is that? Zaraz, to jest na pewno coś, co ten. Czysty kamień, to mi się wydaje, że to będzie coś, co ja pierdolę, nie chcę mi się szukać. Czysty kamień, show me. Pewnie to. Nie, to jest kostka Farosa. Klucz Farosa, no. A czysty kamień. O, jeszcze mam nawet pachnącą starą gałąź, czyli ta, która odmienia z kamienia ludzi. Where is fucking czysty kamień? Pastyrki strójokiego węża. What the fuck? Wiecie co? Chuj mi obchodzi, gdzie jest czysty kamień w tym momencie. Tutaj jest następna żaba, bo tutaj też nie zapierasz. Dobra, wszystkie ubite, zjedzmy ten. I w tych drzwiach, widzicie tutaj, tutaj będzie pani Wrona, czy sroka, czy cokolwiek, to jest coś do podniesienia. I ona wam coś powie, że ona niedaleko ma swój dom, bla 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 bla. I no i nie wiem, gdzie ten dom jest, znajdę go pewnie. Tutaj musicie uważać, bo to, ta lawa, czy cokolwiek to jest, jak na to wejdziecie, to jest jakiś kwas, whatever. Jak na to wejdziecie, to od razu wam niszczy wasz ekwipunek, to co macie założone, czyli zbroję, rękawice, cokolwiek. Pokażę wam, zaraz i tak do ogniska będę szedł. Wchodzę na to. I o, zagrożone zniszczenie, drogi mnie. Już sobie zniszczyłem rzeczy, nie? Już tam widzicie u góry jest zniszczony pierścień, już mi nie dodaje tych plusików, które powinien mi dostawać. I teraz jest fajna sprawa, bo tam sobie siedzi pan na wózku inwalidzkim. No centralnie, średniowieczny inwalidzki wózek. I ja nie wiem, jak tam wejść. I to mnie boli. Okej. Okay. Kurwa. Pojebana. Dobra. Tutaj będzie oczywiście coś do wzięcia. Zobaczcie, jak tam wysoko jest. I tam jakaś kurwa... Nie... O, tam teraz widać, tam jakaś rzeka płynie. Dobra, i tutaj schodzimy na dół, bo tutaj będzie coś do wzięcia jedynie. Albo i nie. Ale nie, no chyba tutaj coś było. Nawet nie chcę ryzykować skacząc, bo wiem, że bym się zabił. Tu będzie następny koleś skamieniały, zamieniony w kamień, czyli jak go odmienimy, to jest zwykły przeciwnik, ale odmieńcie go, bo zawsze można sobie pofarmić na nim duszę. I to na nim bardzo łatwo, bo
I tylko jeszcze jedno. Tutaj nie wiem, czy było coś do wzięcia, czy nie. Ale tego kolesia odmienicie, zabijecie, potem wracacie sobie do ogniska. On na początku gry, jak tu jesteście w tych pierwszych godzinach gry, to on dość dużo dusz daje. Znaczy dość dużo. Teraz to jest dla mnie, jak już ktoś ma duży poziom, to jest dla niego chuj wielki. Ale na początku dawał dość dużo dusz. Czyli siadacie sobie przy ognisku, potem sobie bierzecie łuczek, walicie w kolesia, aż dobiegnie tutaj, bo go nie zabijecie z buchy, chyba że macie jakieś dobrze dopalony łuk, czy cokolwiek, bo możecie grać magiem, czyli z jakiejś fireballi, whatever. I wtedy on dobiegnie, dobijacie go, siadacie znowu do ogniska i ja muszę iść do Majuli naprawić, kurwa, swój sprzęt. Fuck! Ja będę sobie jeszcze łyka piwa przez ten czas. I dokończę swoją pojarę. Biegniemy do kowala, naprawić sprzęt. I knew you. Naprawa. Tylko pierścień mi się zepsuł. Kurwa, 3700, takie poświęcenie. Ale pokazałem wam, o co chodzi. I tak jak dużo po tej lawie, po tym kwasie pochodzicie, To wtedy wam zniszczy wszystko. Podróż i dobra, gdzie to było? To jest pytanie, gdzie to kurwa było? Tu. To był tu. Odległy pomnik. Tu jeszcze łyk piwa. I teraz biegniemy w tą stronę, w którą ja poszedłem za pierwszym razem, jak grałem. A już mnie pierdolą mnie te klątwy, bo i tak jestem zombiakiem. Tutaj na dole, nie wiem, czy wam pokazywałem, czy cokolwiek, tutaj coś było. Tak, oczywiście ciało było. Ale udźwiękowienie tej lokacji jest zajebiste, to musicie przyznać. Okej. Okay. Tu o, za tymi beczkami następna. I tu będziecie mieli bossa albo mini bossa. Zaraz wam pokażę, bo tam jest taki nagrobek i nie za bardzo wiem, co tu kanałem. Tutaj jest ta urna urine. Ja wiem, że uryna to widziałem w tym momencie, ale to jest nieważne. Tu nigdzie nie przyjdziecie po prostu. Ten, zabijcie go sobie z łuku, jak się boicie zejść na dół. To ja go w sumie z łuku upierdoliłem, a jak już miał mniej niż połowę energii, to zeskoczyłem i dostał dwa strzały. Na klatę przyjął taki pan skorpion. Skorpion z tułowiem człowieka. Mogłem nagrywać, no nie pomyślałem wtedy. I teraz jest coś takiego, mogę się pomodlić do niego. Człowiek skorpion, tak. Chcesz ofiarować duszę do grobu, potrzebne dusze. A sprawdźmy, co się wydarzy. Oczywiście ja tego nie chcę robić, ale... The fuck? O, właśnie ten pan, z nim walczyłem, no i co? Rozmowa, mogę z nim pogadać. Ależ, kurwa. Dawaj moje dusze, dziwko. Nie wiem, ale jeszcze tu wrócę zbadać, o co chodzi. Okej, okay, to jak zabijecie bossa, to tutaj zaskoczycie, to najpierw, że zanim pójdziemy tam, to przejdźmy się tu, bo tu jest skrzynia. Tutaj mamy skrzynię, którą możemy podnieść. No jak tam zejdę... Nie, którędy ja tu mam wejść, do tej skrzyni jebanej. Jestem na początku. Jak ja tam wszedłem pierwszy raz? What the fuck? Tędy, to wcale nie musicie tutaj iść. Tu jest skrzynia. Po prostu tędy się wraca, no bo jak będziecie chcieli wrócić tam, to jest jedyna droga. Pierdol się dziko. A teraz schodzimy na dół i tutaj nie wiem, tutaj chyba nie ubiłem wszystkich przeciwników, czyli tutaj będzie zaraz z lewej pan lew. I to jakiś taki większy lew. Ale się zamotam. Ole, ma pierdolnięcie. Uciekaj, kurwa. Uff.
tu mnie ujebał i jeszcze by się narobiło. Dobra, ja muszę się podleczyć, bo chyba tutaj wszyscy przeciwnicy są, bo ja tutaj się nie szkoliłem. Wielki topór lwów. Ale to ja je nazywam lwy i to są lwy, no. Tu mamy coś do podniesienia. Tutaj jak zobaczycie sobie na dół, to jest ten taki, ta gadająca czaszka tam na dole. Jak pewnie jakbyśmy założyli pierścień, byśmy mieli pełną energię i założyli pierścień kota, to można by było tam skoczyć. Tutaj widzicie ten koleś, który mi teraz stoi. On był zamieniony w kamień, ja go odmieniłem, bo on blokuje przejście. Jeśli chcecie tam się dostać, to trzeba go odmienić. Nie zabiłem go, bo ja trzymam w jednej ręce broń, ona nie jest taka mocna, jak chodziłem w dwóch rękach. Okej, tutaj będzie przeciwnik pewnie, żabka. Pan żaba. Ale to jest jednostrzałowiec, tu jest coś do podniesienia. Chyba nic. I zbijamy dalej. I kurwa! The fuck I'm doing? Kurwa, nie zauważyłem, trzeba było skoczyć. No, zdenerwowany mnie zdeka w tym momencie. Dobra, to ja idę jeszcze odzyskać tę duszę szybko. Znaczy i tak to muszę iść w tamtą stronę. Tak. Nawet nie pamiętam, ile tych dusz było, ale... No ale dusz przecież nie będziemy zostawiać sobie. Tak. I to jeszcze z tak łatwego powodu, że spadłem. A tam przeciwników to mamy tylko... Pana lwa i, pana żabę. Dobra, zaraz klątwę dostanę, która nikogo. Tak jest. No, klątwa. Pierdol się, kiedy mnie to odchodzi. Ale jestem ham. Ale niestety. Dobra, tylko żeby mnie pan lew nie ujebał teraz. I dobra, dusze się poszły pierdolić. The fuck? Dobra, przecież nie będziecie oglądali, jak ja trzeci raz po to idę. Ja po prostu następny odcinek zacznę od momentu, w którym spadłem. Bo to już 20 minut, prawie 24. Dobra, dzięki za oglądanie, zapraszam do następnego narka.